Nami salut armatni. Podążamy patrzność na ramię. Prezentuj na prawo. Szanowni Państwo, za chwilę pluton armat salutowy z punktu reprezentacyjnego Wojska Polskiego odda 12 sal, a następnie trębacze odczytają hasło Wojska Polskiego. Salut armatni wykonany zostanie przez żołnierza z plutonu salutowego pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego lub posługiwany jest na wyborach w wysokości ulicy Wolności. Apel do rodziców, którzy są z moimi dziećmi, aby w miarę możliwości uchronili je przed hałasem, bo naprawdę będzie głośno. Z okazji Święta Wojska Polskiego, salut armatni! Zostanie odegrana pieśń przyjaciół Wojska Polskiego, a po niej już będziemy oczekiwać właściwej defilady pod oddziałów pieszych, sprzętu wojskowego, zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Z inicjatywy ówczesnego ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygły ustanowiono pierwszą pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stawczynie utwór Marsz Pierwszych Brygad ulubionej pieśni marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj dla Państwa odegrają orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, ale ten występ nie może odbyć się bez Państwa udziału. Śpiewajcie razem z nami. Pod oddziały patrzność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! Brigada!
To była pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, pieśń pierwszej brygady Legionów Polskich, dowodzonych oczywiście przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Znana też jest wszystkim Polakom pod tytułem Legiony to żołnierska. Przed nami początek defilady, szanowni państwo. Oczywiście najpierw będzie to przemarsz wojsk lądowych, później będą popisy wojsk powietrznych. To jest ten moment, kiedy piloci wsiadają do swoich maszyn, będą czekali na sygnał do startu. Jesteśmy gotowi. Gotowi także wraz z naszymi komentatorami. Powiedzmy raz jeszcze naszym widzom, co nas dzisiaj zaskoczy, panie pułkowniku. Znaczy, jeśli chodzi o co nas zaskoczy, tak jak zacząłem już na początku transmisji wymieniać sprzęt powietrzny, statki powietrzne, które będą tą nowością albo to, co będzie tą największą wartością dodaną w tym zakresie, to teraz może tak krótko opowiemy, co zobaczymy na lądzie, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, to, co będzie tym, co jest zarówno jak i najnowsze, jak i nośni właśnie największy potencjał bojowy. Czyli zobaczymy właśnie wspomniane wcześniej czołgi, tak? Czołgi Leopard 2-5, to już są czołgi, które od wielu lat służą w naszej armii, mamy ich 105 sztuk. Zobaczymy również czołgi M1A1 Abrams. Pierwsza kompania trafiła do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Czołgi, które zastępują czołgi T-72 i T-91, ponieważ te były przekazywane na Ukrainę w pewnym zakresie, żeby po prostu wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych Ukrainy w odpieraniu agresji rosyjskiej. Również zobaczymy czołgi K-2. Pierwsze czołgi, pierwszych ponad 20 czołgów już znajduje się w naszych siłach zbrojnych, w 20 brygadzie. Czołgi, które mają niesamowite parametry, jeśli chodzi o optoelektronikę, zdolność wykrywania, namierzania celów, również dzielność terenową, są to czołgi lżejsze od czołgów Abrams. Dzięki temu oczywiście przepustowość poszczególnych mostów jest dla nich po prostu bardziej dostępna. Również przemieszczanie się w trudnym terenie Warmii i Mazur, tam gdzie one będą przede wszystkim stacjonować, to jest to, do czego one właśnie zostały stworzone. Pewni krytycy tam mówią, że Koreańczycy projektowali te czołgi pod kątem swoich warunków, gdzie po prostu nie ma pewnych elementów jak w czołgach Abrams, chociaż na przykład jeśli chodzi o pancerz boczny, gdzie jest on mniejszy, tak, jest niższy parametr ma. Ale należy pamiętać o tym, że czołg i jego zastosowanie operacyjne to jest kluczowy element, gdzie załoga wie, jak się po prostu ustawić, jakie stanowisko zająć ogniowe i z którego porać przeciwnika. Również ta zdolność do manewru to jest kluczowy przedmiot tych czołgów. Również zobaczymy elementy systemu obrony powietrznej, zarówno Wisły, gdzie już pierwszą baterię mamy na terenie naszego kraju, najwyższy poziom całej obrony powietrznej, poziom średni, gdzie pociskami PAK-3 MSI może nawet zwalczać pociski balistyczne. Zobaczymy również elementy systemu Pilica, który jest modernizowany do poziomu Pilica Plus, otrzymuje wyrzutnie iLauncher brytyjskie wraz z pociskami CAM, co podnosi go na wyższy poziom, z poziomu bardzo krótkiego zasięgu na tak zwany krótki zasięg, gdzie już zwalczamy nie tylko to zagrożenie w odległości kilku kilometrów, takiego jak drony, ale również możemy skutecznie razić statki powietrzne, szybciej przemieszczające się na wyższych pułapach, nawet właśnie na 20 kilometrach. Również systemy wielokanałowe, gdzie z jednej wyrzutni można porazić kilkanaście celów, gdzie wcześniej było to po prostu niemożliwe na sprzęcie posowieckim. I można wręcz powiedzieć, że to, co już teraz mamy, te pierwsze elementy nowoczesnych systemów obrony powietrznej, one wnoszą więcej niż wcześniejsza cała obrona powietrzna oparta na osach, kubach, newach. Również wyrzutnie HIMARS. To będzie bardzo ciekawy element, bo obok wyrzutni CHANMO to będzie nasza zdolność rażenia celów na dalekich głębokościach, nawet 300 kilometrów. To ja mam propozycję, żeby wszystkich kart nie odkrywać o tym sprzęcie. Porozmawiamy za moment, kiedy on będzie przed naszymi kamerami przejeżdżał. Panią pułkownik, no przypomnę, że z nami komentatorzy. Słyszany przed sekundą pan pułkownik Krzysztof Płatek, a teraz pani podpułkownik Justyna Balik. Pani pułkownik, armia to nie tylko sprzęt, nawet tej najwyższej klasy, nowoczesne, doskonałe, ale to przede wszystkim komponent ludzki. Oczywiście, bo wyszkolenie. To zależy, bo szkolenie podstawowe ochotników trwa 27 dni.
i po zakończeniu tego szkolenia podstawowego każdy z ochotników, jeśli stwierdzi, że to jest jego przygoda i chce poświęcić się służbie wojskowej, wybiera szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy, ale zdecydowanie szybciej, bo żołnierze wykazują się naprawdę ogromnym zaangażowaniem w służbie, już na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej, stają się żołnierzami zawodowymi. Oczywiście później wszystko jest w zależności od stanowiska, bo tak naprawdę dobry żołnierz dąży do tego, żeby szkolić się przez cały czas swojej służby. No też na tym polega służba, służba żołnierza, że jesteśmy cały czas w gotowości, że my się szkolimy, działamy. I oczywiście każde stanowisko jest inne. Niektóre są bardziej specjalistyczne, czyli wymagają dodatkowych kursów, szkoleń, często też i studiów, ale to jest ta różnorodność i wachlarz stanowisk. Każdy ma jakiś swój określony charakter. Czy każdy może zostać żołnierzem polskiej armii? No nie każdy. Jest to zawód wymagający i trzeba, oprócz tego, że trzeba mieć tą nieposzlakowaną opinię, nie można być skazanym za przestępstwo umyślne, też trzeba posiadać odpowiedni poziom zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli chodzi o tą sprawność fizyczną, wojsko jest w stanie sobie poradzić i wyrobić to w ochotniku, który ma ten potencjał zdrowotny i psychiczny. Natomiast, tak jak mówię, jest ta żelazna zasada, że trzeba przejść ten test zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, aby służyć. Dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to absolutna nowość. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że to po raz pierwszy mamy w historii taki defilad, przemarsz tych jednostek. Jest to premiera, jeśli chodzi o defilady dla tego pododdziału. Jest to jednostka nowa, formalnie ogłoszono jego powstanie rok temu. I to jest nowy specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych, odpowiadający za zapewnienie bezpieczeństwa w tej domenie cyberprzestrzeni, czyli to jest główne hasło dla nich, to cyberbezpieczeństwo. Oni bronią naszych sieci i systemów teleinformatycznych. I ciekawostką jest to, że w tej kolumnie są sami oficerowie. Też jest to wyjątkowe. Wcześniej mieliśmy Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej, panie pułkowniku, Wojsk Obrony Terytorialnej, które czasami gdzieś tam były przez niektórych wykrywane, czy nawet krytykowane, ale przecież one zdały i zdają cały czas egzamin. Dokładnie. Wojsko Obrony Terytorialnej już sprawdziły się zarówno w zwalczaniu klęsk żywiołowych, jak i w innych sytuacjach kryzysowych, tak jak właśnie kryzys graniczny, gdzie wspierają bardzo aktywnie wojska operacyjne i Straż Graniczną. Współdziałają ramię w ramię. Również prowadzą tutaj w przypadku na wsparcie policji działania poszukiwawcze, jeśli mamy osoby do czynienia z osobami zaginionymi. Mają bardzo sprawny system powiadamiania, gdzie w ciągu kilku godzin od danego zdarzenia, zgłoszenia potrzeby, pojawiają się żołnierze na miejscu. Wojsko Obrony Terytorialnej, które mają specyficzną formę służby, gdzie osoby, które na co dzień mają inną pracę, ale mogą również oddawać się tej misji, jaką jest służba w wojsku, co jest dodatkową formą, która pozwala na przeszkolenie kolejnych osób w zakresie rzemiosła wojskowego. Więc jest to na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach ważny element, który jest po prostu wręcz konieczny w momencie, jak już nie ma poborowej służby wojskowej. Brygada Kawalerii Powietrznej przed momentem przeszła. Proszę powiedzieć, jaką rolę ona pełni? Brygada Kawalerii Powietrznej, tu mamy ten element mobilny właśnie w zakresie, tak mówiąc kolokwialnie, w zakresie wypełniania luk. W momencie, gdy jakiś odcinek frontu jest zagrożony, żołnierze Kawalerii Powietrznej mogą się sprawnie pojawić w celu wzmocnienia danych sił. Również mogą opanowywać kluczowe obiekty, kluczowe elementy infrastruktury w przypadku jakichkolwiek innych działań zaczepnych. Później mogą być ten obiekt zajęty przez wojska właśnie czy to pieszo-santowe, czy Kawalerii Powietrznej. Są realizowane działania na połączenie przez normalne wojska lądowe i dzięki temu można uchwycić po prostu kluczowe elementy w ramach całej operacji. To, co teraz widzimy, to przemarsz pododdziałów podchorążych, tak? Akademia Wojsk Lądowych przeszła, Akademia Marynarki Wojennej, teraz Akademia Techniczna. Tak, w tym roku zwiększono limit przyjęć do uczelni wojskowej i w zeszłym roku było to około 1800 miejsc. W tym roku ta liczba wzrosła do ponad 2000. I co ciekawe, wśród prymusów Wojskowej Akademii Technicznej, jeśli chodzi o poszczególne wydziały, są kobiety.
Lotnicza Akademia Wojskowa. Tutaj też, jak wiem, są kobiety. Tak, kobiety żołnierze są, kobiety podchorążowie są obecne we wszystkich uczelniach wojskowych, także w Akademii Wojsk Lądowych, czy też w Akademii Marynarki Wojennej. Flaga chorwacka, flaga francuska, jeśli dobrze dostrzegam, amerykańska, niektórych to może dziwić, ale chyba nie żołnierzy, prawda? Dokładnie tak. Tutaj przed nami defilują nasi sojusznicy z batalionowej grupy bojowej NATO w ramach wysuniętej obecności NATO. Ta decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO padła podczas szczytów NATO w 2016 roku i już w 2017 roku grupa rozpoczęła swoją działalność. Państwem ramowym w Polsce są Stany Zjednoczone, natomiast państwami kontrybuującymi są Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. My też, jako w sumie można powiedzieć, jako wyjątkowe państwo, bo jednocześnie na naszym terenie gościmy grupę batalionową, jak też i inne państwa bałtyckie, a stanowimy też państwo, które kontrybuuje, jeśli chodzi o grupę batalionową na Łotwie. Czyżby to już był... Właśnie na niebie widzimy pierwsze elementy parady lotniczej. Są to śmigłowce z Lotniczej Akademii Wojskowej. Zobaczyliśmy dwa śmigłowce Robinson R-44 oraz dwa francuskie śmigłowce Gimbal Cabri G2. Są to lekkie śmigłowce. Robinsony są czteroosobowe, natomiast Cabri G2 są to śmigłowce dwuosobowe. Jedne i drugie pełnią funkcje szkoleniowe. Następnie widzimy przemieszczające się śmigłowce Mi-2, średnie śmigłowce radzieckiego projektu Michaiła Mila, produkowane, co właśnie ciekawe, w wytwórni sprzętu komunikacyjnego, obecnie PZL w Świdniku. Był to jedyny producent seryjny tego typu sprzętu wojskowego, mimo że te śmigłowce były zaprojektowane właśnie w Rosji, ale to Świdnik na potrzeby całego Układu Warszawskiego produkował seryjnie te śmigłowce i dostarczył ich 5,5 tysiąca. Teraz widzimy śmigłowiec W-3 Sokół, no to śmigłowiec już zaprojektowany w Polsce, produkowany w Polsce właśnie również przez Świdnik. No i o ile Mi-2 są już w fazie schyłkowej, tak Sokoły przeszły szereg modernizacji do różnych wariantów, w tym wariantów płynął Głuszec Morskiego Anakonda czy poszukiwawcze ratowniczego SAR i one spokojnie posłużą do czasu wejścia w pełnej ilości nowszych konstrukcji, więc przed nimi jeszcze mamy perspektywy widoczne. Produkowane są od 1935 roku, powstały do tej pory około 180 egzemplarzy, wykorzystywane przez kilkunastu użytkowników na całym świecie. W Polsce są w Policji, Straży Granicznej, TOPR i we wszystkich rodzajach prawie Siły Powietrzne Marynarki Wojennej. Na moment wrócę do tego, co sekundkę temu widzieliśmy, czyli pododdział z psami służbowymi. Pani pułkownik, do czego takie psiaki w wojsku służą? O, takie psiaki robią bardzo dobrą robotę, szczególnie w takich bardzo niebezpiecznych i wymagających zadaniach, jak zadania patrolowo-obronne, ale też wykrywanie materiałów niebezpiecznych. Psy bardzo dobrze, że sprawdzały się podczas misji w Afganistanie i oczywiście na co dzień robią bardzo dobrą robotę. Są to, tutaj widzimy żołnierzy, przewodników z psami, i które służą na co dzień w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni, w 30. Bazie Lotnictwa Taktycznego, 33. Bazie Lotnictwa Transportowego oraz 2. Mazowieckim Pułku Saperu. Psy wabią się m.in. Roxy, Kobalta, Ardo, Come oraz Carmen. Są to psy rasy owczarek belgijski, holenderski oraz niemiecki. A ja już słyszę stukot końskich. Właśnie widzieliśmy śmigłowce Mi-8, 25. Brygada, generalnie śmigłowce średnie do wielozdaniowe, ale głównie do transportu wojska. Następnie przyleciał śmigłowiec właśnie zmodernizowany Sokół do wersji Anaconda wraz z dwoma śmigłowcami, również z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej Mi-14. Następnie widzieliśmy śmigłowiec Mi-17, ale również leci właśnie obok niego, przemieszcza się śmigłowiec S-70i Black Hawk, który służy w jednostce wojskowej GROM, śmigłowiec dostosowany do realizacji zadań na potrzeby wojsk specjalnych, wyprodukowany, co ważne, w Polsce w zakładach w Mielcu. To ja jeszcze wrócę do tego szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Panie pułkownik, to jest dzisiaj raczej taka służba honorowa, reprezentacyjna, czy rzeczywiście te oddziały kawalerii Wojska Polskiego jeszcze dziś jakąś rolę odgrywają, taktyczną? Oczywiście to jest asysta honorowa i trzeba tutaj zaznaczyć, że Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jest kontynuatorem tej tysiącletniej tradycji jazdy polskiej. Przejął barwy ogólnokawaleryjskie, kultywując tradycję wszystkich pułków przedwojennej kawalerii.
Troszkę tego za dużo, jak na jedną defiladę w jednym momencie, bo rzeczywiście to, co na lądzie, miesza się z tym, co w powietrzu. A patrzę, panie pułkowniku, tak? To jest coś, co jest też nowością w polskim wojsku. No jeszcze nie, dopiero je będziemy zamawiać. Są to w tej chwili śmigłowce amerykańskie. Liderem jest polski Mi-17 dla tej formacji. No a patrzę generalnie, coś, co wniesie tą zdecydowaną wartość dodaną, zastąpi Mi-24. To są podstawowe śmigłowce szturmowe US Army, wykorzystywane do zwalczania broni pancernej, wspierania pododdziałów lądowych. My pozyskamy je w najnowszej wersji H-64 Guardian, taki, który będzie mógł być jednocześnie statkiem matką dla dronów, czyli będzie mógł kierować dronami. Dzięki radarom Longbow będzie mógł po prostu za jakiegoś ukrycia wykrywać cele, a następnie razić się pociskami Hellfire, samemu będąc nienarażonym na kontratak ze strony przeciwnika, na jego obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu czy krótkiego zasięgu. To widzimy właśnie śmigłowiec AW-101, czyli już docierają do nas właśnie te śmigłowce ZOP, które zastąpią Mi-14 docelowo w Brygadzie Lotniczej Marynarki Wojennej. Ciężki śmigłowiec produkcji Leonardo, śmigłowiec trzysilnikowy, czyli tak naprawdę bardzo bezpieczny. W przypadku awarii jednego silnika nadal ma jeszcze dwa, więc może spokojnie realizować wiele zadań w dużym oddaleniu od brzegu i prowadzić działalność ratowniczą w czasie pokoju, a zwalczać okręty podwodne w czasie wojny. Jak wiele takich maszyn mamy dziś na naszym uzbrojeniu? Jeśli chodzi o śmigłowce AW-101, zamówiliśmy w tej chwili 4 na potrzeby marynarki wojennej. Został dostarczony pierwszy śmigłowiec, ale w tej chwili, no kilka dosłownie dni temu, zostały rozpoczęte negocjacje z PZL Świdnik, który jest przedstawicielem Leonardo na terenie Polski. On będzie zwiększał swoje kompetencje w zakresie produkcji właśnie tych śmigłowców. Jeśli zostanie podpisana ta kolejna umowa na ponad 20 śmigłowców właśnie na potrzeby wojsk lądowych, one zastąpią Mi-8 i Mi-17 w 25. Brygadzie. Już zaczęła się część parady lotniczej statków powietrznych, samolotów, już nie wirnikowe, tylko już stałopłaty, więc w tym momencie widzimy elementy, które są na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej, więc sprzęt przeznaczony do szkolenia podchorążych. Pierwsze przemieszczają się samoloty Diamond D-40, 4-miejscowe lekkie samoloty szkolne i turystyczne, które są produkcji austriackiej, właśnie wykorzystywane do szkolenia podchorążych. Za nimi przemieszczają się Orliki, to już Polska. Wyglądały trochę jak rekonstrukcja samolotów z lat 40., ale to nie jest konstrukcja z lat 40. No, generalnie nadal wykorzystywane są samoloty z napędem turbośmigłowym, nie tylko odrzutowym. One są bardziej efektywne, jeśli chodzi o zużycie paliwa, jest niższy koszt znacznie, a można już uczyć odpowiednich nawyków właśnie przyszłych adeptów lotnictwa. Więc jest to naturalny element szkolenia od lżejszych maszyn poprzez coraz cięższe, aż kończąc już na właściwym samolocie, na którym będzie dany pilot służył. Czyli przechodzimy od tych lekkich Diamondów przez Orliki, następnie M346, później trafią ci żołnierze już do właściwych baz, gdzie będą służyli na F-50, na F-16. Widzieliśmy bryzę polskiej produkcji. Produkowane w Mielcu statki powietrzne, dwusilnikowe, też turbośmigłowe, słynne z akcji Serce, gdzie generalnie pomagają ludziom w ratowaniu życia, przywożą organy z jednego krańca kraju na drugi krańc kraju, tak jak właśnie, gdzie jest to potrzebne, gdzie jest dawca, gdzie jest biorca. Oprócz tego pełnią oczywiście, wiadomo, wiele ról w lotnictwie wojskowym, służą we wszystkich siłach zbrojnych, poprzez od patrolowania akwenów przez transport lądowy. To już ciężkie samoloty. Tak, tu już widzimy samoloty C-295. C-295, średniej wielkości samoloty transportowe, produkcja hiszpańska, obecnie część koncernu Airbus. Samoloty, które zostały pozyskane w okresie, jak realizujemy swoje zadanie na misjach Afganistan, Irak, realizowały transport właśnie do kontyngentów. Również wraz z samolotami C-130 Hercules, też średnimi samolotami turbośmigłowymi transportowymi, ale cięższymi od nich, gdzie do Herkulesa można kilka pojazdów Humvee mieścić albo nawet 90 pasażerów. Kasa jest troszkę mniejsza. Teraz już widzimy pierwszego Gulfstreama G550 w asyście dwóch samolotów F-16. Samolot, jeśli chodzi o Gulfstreama, samolot dyspozycyjny dalekiego zasięgu. Zasięg z pełnym obłożeniem, jeśli chodzi o pasażerów, 10,5 tysiąca. Natomiast na pusto ponad 12 tysięcy, więc samolot do tras transatlantyckich. Robi chaos, słychać go z daleka.
A tu już widzimy... Widzimy przelot nad dzisiejszą współczesną Warszawą. Tu już widzimy Boeinga B737-800, marszałek Piłsudski, czyli pierwszy z trzech samolotów tej klasy, średnich samolotów właśnie przeznaczonych na potrzeby najważniejszych osób w państwie, który trafił do pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie. Po nim trafiły jeszcze samoloty Roman Dmowski w Gnaz-Poderewski, tej już wersji DBJ-2, czyli taki business jet, który już ma dodatkowe zbiorniki paliwa, też do tras transatlantyckich. No i również pełne wyposażenie, jeśli chodzi o systemy samoobrony. No tu, panie pułkowniku, widać dokładnie to, o czym mówiliśmy kilkadziesiąt minut wcześniej, że ten wybór miejsca tego nowego od kilku lat, czyli Wisłostrady w Warszawie, ma swój głęboki sens, bo szczególnie to, co w powietrzu, po pierwsze jest tutaj doskonale widoczne, a po drugie po prostu ma możliwość pokazania swojego potencjału, bo w środku miasta taki przelot byłby na pewno trudniejszy. Widzimy samoloty M346 Bielik, czyli koncern Leonardo. One służą w czwartym szczycie lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Samoloty, właśnie kolejny etap szkolenia podchorążych po właśnie Diamondach i po Orlikach. W sumie pozyskaliśmy 16 takich statków powietrznych. A to, co widzimy, to Wojskowy Korpus Dyplomatyczny na trybunie honorowej. I tłumy Polaków, którzy przyjechali tutaj dziś do Warszawy z całego kraju specjalnie na defiladę wojskową, na centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Mimo niezbyt, powiedzmy uczciwie, dzisiaj sprzyjającej pogodzie, jeśli chodzi o takie pokazy, bo jest bardzo wysoka temperatura, żar leje się z nieba. Ktoś bez butelki wody może mieć dzisiaj kłopot. Nie widzimy samoloty Su-22, maszyny wyprodukowane jeszcze w Związku Radzieckim, myślisko-bombowe trzeciej generacji, służyły w państwach UR warszawskiego od lat 70. Do chwili obecnej posiadamy kilkanaście takich maszyn. Są to maszyny już przestarzałe, które będą sukcesywnie zastępowane przez samoloty wielozadaniowe F-35 i lekkie samoloty bojowe F-50. A za nimi widzimy 3 MiG-29. Również sprzęt, który już jest schyłkowy w naszych siłach zbrojnych, ma już wyczerpany potencjał modernizacyjny, ale również coraz trudniej jest z serwisem. Pamiętajmy, że producentem jest Rosja, która właśnie odpowiada za dostawy podzespołów. Z naszej perspektywy ciężko jest te podzespoły pozyskiwać w celu właśnie dalszego eksploatowania tych statków powietrznych, więc naturalnie również one będą musiały być sukcesywnie zastępowane przez nowe konstrukcje. Te samoloty przed momentem z dwoma statecznikami pionowymi to były SU? Wcześniej widzieliśmy Su-22, następne po nich przyleciały z dwoma statecznikami pionowymi, były już MiG-29, także też. O, czyli nowość, tak? Dokładnie już następcy samoloty FA-50, jeszcze w tej wersji takiej podstawowej, blok 10, tej pierwszej transzy, która rok po zamówieniu zaczęła trafiać do naszych sił powietrznych. Do końca roku wszystkich 12 maszyn tej wersji trafi. I następnie zaczną się dostawy w kolejnych latach w wersji FA-50L, w pełni skonfigurowanych już z wymaganiami takimi przyszłościowymi sił powietrznych, gdzie będą one wyposażone w pociski między innymi AMRAM, które będą mogły na średnich zasięgach kilkadziesiąt kilometrów blisko stąd zwalczać cele powietrzne. To są właśnie... FA-50 mają tutaj taką swoją premierę w naszych barwach narodowych, Szachownicy. Tak, dzisiaj w ten dzień, w Dniu Święta Wojska Polskiego. Piękna. Pierwszy piękny akcent. Ich debiut, dokładnie. Teraz widzieliśmy samoloty F-16, wszystkim doskonale znane, samoloty wielozadaniowe, które są tym, jak wspomniałem wcześniej, naszym koniem roboczym sił powietrznych, mogą pełnić pełne spektrum misji, misje wyłączenia przewagi powietrznej, wyłączenia celów naziemnych, misje air policy, pełne spektrum. Wróciliśmy na moment na ląd z naszymi kamerami i podglądem, ale widać, że na niebie jeszcze to nie był ostatni akcent. Tak, mamy sojuszników. Mamy sojuszników. Nasze 16 prowadzi maszyny produkcji europejskiej, maszynę Eurofighter Typhoon, Eurofighter 2000, ciężkie dwusilnikowe myśliwce wielozadaniowe zbudowane w układzie Kaczki przez konsorcjum właśnie trzech europejskich podmiotów z kilku państw, z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Tak, Francja się wycofała, bo Francja skonstruowana z Rafale. Samolot tutaj powstało ponad 500 egzemplarzy tego typu samolotu. Samolot typowy przewagi powietrznej, z początku swojej
kariery, następnie rozbudowany o dodatkowo możliwość zwalczania celów lądowych. No przed nami chyba też bardzo mocny akcent, bo to będą pojazdy wojskowe. Szczególnie mocno czekamy na te nowości. Jeszcze na niebie powinny się pojawić samolot F-35. Czyli coś, na co dopiero czekamy. Coś, co ma tylko dosłownie kilka krajów na całym świecie. No jeszcze jest kilkunastu użytkowników. Wpisaliśmy się w odpowiednim momencie w kolejkę tak naprawdę, bo terminy dostaw są dość odległe. Dla nas samoloty już są produkowane. Pierwsze samoloty będą odebrane w Stanach Zjednoczonych, gdzie nasi piloci będą się szkolili. Następnie one przylecą do naszego kraju na przełomie roku 2025-2026. Pierwsze maszyny właśnie F-35. To, o czym pan pułkownik mówił, dopiero będziemy mieli na sam koniec, czyli taki akcent końcowy, który zamknie defiladę, bo chyba teraz skupimy się na tym, co na trasie Wisłostrady. Jeśli chodzi o... Tu widzimy rampę szturmową Ford 550, którą wystawiła jednostka wojskowa Grom. Konstrukcja złożona z pojazdu nosiciela, zamontowanego na nim systemu podnoszonych i opuszczonych ram szturmowych. Służy, tak właśnie jest w jednostce wojskowej Grom, przyznanie operacji specjalnych, szturmy w budynkach, na pokładę samolotów, autobusów, pojazdów szynowych, pokonywania różnego rodzaju ogrodzeń, również jako stanowiska dla snajperów. Pojazdy WR-40 Langusta, czyli polską modernizację poradzieckich systemów BM-21 Grad, które są wpięte w system Topaz. System... Do czego służą Langusty? Langusty generalnie rażenie celów powierzchniowych, wsparcie artyleryjskie, wsparcie ogólne, takie dalszego zasięgu dla pododdziałów ogólnowojskowych, pododdziałów zmechanizowanych czy czołgów. Na dystansach nawet do 400 km, ponieważ pamiętajmy, że one mają nie tylko te bazowe pociski na 200 km, ale również na 40 km blisko pociski Fenix, które są produkowane też w zakładach MESCO w Bielsku Kamiennym. A to, co w tej chwili widzimy? W tej chwili widzimy wozy dowodzenia na... Nie wszystko po słońcu tak dobrze widać, stąd nasze zawahanie. Wcześniej były wojskowe KTO Rosomak, wozy ewakuacji medycznej, a już teraz... Nadal widzimy teraz Langusty, mamy teraz dobry rzut. Słyszymy je nawet, tak, bo są dość głośne. Widok na dzisiejszą Warszawę. Widzimy zbliżające się czołgi Leopard. To w tym okienku po państwa prawej stronie. Natomiast po lewej stronie powinna się przemieszczać morska jednostka rakietowa. Czyli ten element marynarki wojennej. No tu widzimy czołgi Leopard. Kiedy polska armia dostała te czołgi na swoje wyposażenie, mówiliśmy, jak są nowoczesne, jak zmieniają oblicze naszych polskich pancerniaków. Dzisiaj w obliczu tych nowych czołgów, które za chwilkę zasilą polską armię, no wydaje mi się, że o tamtych już trzeba mówić może nie jako wartości muzealnej, ale jednak no, czymś, co jest z nieco innej epoki. No generalnie, to jest konstrukcja z lat 80., prawda? Generalnie, jeśli porównamy czołg Leopard 2.5, ten, który posiadamy właśnie, plus Leopard 2.pl, czyli modernizację Leopardu 2.4, to one są już taką typową generacją trzecią, gdzie tutaj jak Leopard 2.5 powstał pod koniec 2005 roku. Natomiast czołgi K2 zostały zaprojektowane od podstaw właśnie na początku lat 2000. Czołgi, które czerpały właśnie między innymi z systemów, czy to francuskich jak Leclerca, czy właśnie również z elementów takich jak czołgów jak Leopard, wyciągały to, co najlepsze i mają również właśnie najnowsze rozwiązania optoelektroniczne, to czego nie ma jeszcze w czołgach Leopard. Armata ta sama, można trzymać tą samą amunicję, więc czołgi w tym względzie są kompatybilne. Również można wpinać je w dokładnie ten sam system łączności czy BMS.
więc czołgi będą rozmawiały ze sobą. No właśnie natomiast to, że K2 są czołgami, które są czołgami młodszymi, mają jeszcze większy potencjał modernizacyjny, co zobaczymy zresztą na przykładzie czołgów K2PL, tych przyszłych, które wracą do nas w późniejszych latach sukcesywnie. To już chyba armatochaubice. Krab, tak, tu już mamy armatochaubice Krab, czyli generalnie no, ten flagowy wyrób polskiej zbrojeniówki, który pokazuje swoje zdolności na Ukrainie, sukcesywnie pomagając, znaczy skutecznie pomagając siłom zbrojnym Ukrainy powstrzymywać agresora teraz właśnie w działaniach zaczepnych, ponieważ jest związana kontrofensywa. Haubice, które są zdolne radzić cele na 40 km. Tu widzimy pojazdy MRAP, czyli pojazdy, które mają zwiększoną odporność na ładunki wybuchowe pod kołem czy pod podwoziem. Za nimi przemieszczają się pojazdy wojsk aeromobilnych Aero, wyprodukowane w Polsce na bazie Toyoty. Następnie widzimy tutaj pojazdy MATV, również pojazdy, które mają zwiększoną odporność na miny czy ładunki wybuchowe pod pojazdem. Te akurat wersja MATV, one się znajdują w wojskach specjalnych, były podarowane przez Departament Stanu Amerykański dla naszych sił zbrojnych. Ponad 40 takich pojazdów trafiło w ramach grantu. Chcemy ich ugary. Skoro mamy taki upał dzisiaj na zewnątrz, jaka temperatura, zapytam, musi panować w środku takiego pojazdu? Generalnie wiele pojazdów posiada klimatyzację, więc no, jest już nowoczesny sprzęt. Teraz będzie pozyskiwanie, ostatnio zostało to ogłoszone, nowe pojazdy właśnie dyspozycyjne, łącznikowe na bazie KLTV, koreańskich pojazdów, które mają zastąpić Honkery. One już będą posiadały klimatyzację, więc tu jest ta różnica, że w Honkerze takich udogodnień jeszcze nie było. Tu widzimy tu będzie na tak, bakowy transporter podróżny Rosomak. Zwierzą ZC-130 polską, najnowszym wyrobem, opracowanym wspólnie przez Hutę Stalowa Wola wraz z WB Electronics, czyli podmiot i państwowy, i podmiot prywatny połączyły swoje siły, żeby opracować bezzałogową wieżę, która pozwala na pracę w trybach Hunter Killer, Killer Killer, gdzie załoga bezpieczeństwa z kadłuba steruje wszystkim, co realizuje wieża. Speaker zapowiedział pojawienie się raków, czyli flagowego wyrobu polskiej zbrojeniówki wraz z artyleryjskimi bazami dowodzenia, czyli elementem kompanijnych modułów ogniowych. Raki generalnie są wartością dodaną dla kompanii wsparcia, ponieważ wcześniej typowe moździerze są stacjonarne. Tutaj rak może dynamicznie się przemieszczać, może wykonać manewr, może strzelać ogniem zdalnie sterowanym, współpracować z bezzałogowymi statkami powietrznymi, walczyć w terenie trudnodostępnym, zasięg około 10 km i bardzo szybka wysokość, nawet do 8 pocisków na minutę. I czas osiągnięcia gotowości do strzelania 30 sekund, czyli rak zajeżdża w rejon generalnie stanowisk ogniowych, szybko realizuje zadanie, odpala tych 8 pocisków, następnie w ciągu 15 sekund je opuszcza, czyli w sposób bezpieczny dla załogi. Nie będzie tego ognia kontrbateryjnego, przeciwnik nie zdąży po prostu. Ale były zapowiedziane właśnie wyrzutnie rakietowe HIMARS. Jeszcze na Oshkoszach. Pierwszy dywizjon, jaki pozyskaliśmy, właśnie był pozyskany na Oshkoszach, ale będzie pełna, o właśnie widzimy, ale ma nastąpić pełna polonizacja tego typu systemu. Trafią one na Jelcze, wyrzutnie będą produkowane w Polsce same. Również będą wpięte w styl Topaz, czyli jeden układ nerwowy polskiej artylerii. Będą w tym samym systemie, co Kraby, co K9, co wyrzutnie rakietowe Langusta, również Czarno, czyli wszystko będzie porozumiewało się z w jednym systemie pobierało jedne dane z chociażby na przykład bezzałogowych statków powietrznych, takich jak Flyeye polskiej produkcji, Flyeye, które również w
świetnie sprawdza się na Ukrainie, wspierając działanie sił zbrojnych Ukrainy w obronie przed agresją. Ważny jest też ten polski komponent, to co pan pułkownik powiedział, że wyrzutnie mogą pochodzić z zagranicy, ale podwozie, na którym one jeżdżą, będzie produkowane u nas w Polsce. Czas podobny typ uzbrojenia, podobne zadania do wykonania na polu walki. Myślę, że już sam hałas tych maszyn na piechotę może wpływać destrukcyjnie od stelaża potencjalnego przeciwnika. Jeśli chodzi o Wisłę, to te elementy, które tworzą samą pierwszą baterię, one mogłyby same tak naprawdę stworzyć defiladę, ponieważ jest to ponad 100 jednostek sprzętu. Tu oczywiście zaczynamy tylko wybrane elementy, ale w skład baterii z tyłu Wisła wchodzą radary, elektrownie polowe, kabiny kontroli, wyrzutnie wraz z pociskami rakietowymi, kontenery sportowe, startowe dla rakiet szkolnych, sprzęt kryptograficzny, ciągłowe środniki specjalne, cały szereg sprzętu, również stanowiska dowodzenia, radiolinie, więc tutaj samą Wisłą można by zorganizować defiladę sprzętu. No i sprzęt, pojazdy gąsienicowe, sprzęt cięższy. Tak, i widzimy tutaj elementy amerykańskie, właśnie malowanie pustynne, tu był czołg M1, A2, SEP, V3, ta najnowsza wersja, którą też zakontraktowaliśmy, zanim przemieszczały się wozy sprzętu technicznego Herkules, również Bradley'e. Tutaj będąc przy czołgu M1, A2, SEP, V3, najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego, właśnie Abrams. Główne uzbrojenie, tak samo jak K2 i Leopard, armata 120 mm gładkolufowa, dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej, taką również będziemy mieli, czyli ona będzie mogła wybuchać na przykład nad okopem, nad głowami żołnierzy przeciwnika. Zaawansowany system kierowania ogniem, no i właśnie ta izolacja amunicji, to czym się charakteryzuje Abrams, dając tą największą ochronę dla żołnierzy. Izolacja amunicji, te komory są odgrodzone specjalnymi grodziami, w momencie gdy czołg zostanie spenetrowany, jest bardzo ciężko, żeby doszło do zapłonu tych pocisków i dodatkowego po prostu wybuchu, który by eksplodował w środku. Widzimy to na Ukrainie, jak czołgi rosyjskie mają tak zwane fruwające wieże. Czołg porażony, dochodzi zapłon amunicji, który jest w kołowrotku i następuje wybuch wieży. Wieża płynie kilka metrów w górę. No, żołnierze oczywiście nie mają szans na przetrwanie w takiej sytuacji. Czyli krótko mówiąc, te nowoczesne czołgi są nowoczesne nie tylko tym elektronicznym osprzętem, ale też konstrukcją, która chroni żołnierzy. Jak najbardziej, ale musimy pamiętać o tym, że sukces polega na tym, żeby pierwszemu wykryć, pierwszemu poradzić, pierwszemu zlikwidować, żeby nie doszło do tego ognia, po prostu kontrognia, żeby przeciwnik nie zdążył oddać. Wtedy tak naprawdę jesteśmy najskuteczniejsi i najbezpieczniejsi. Panie pułkownik, uspokójmy też może niektórych widzów, że te pojazdy gąsienicowe nie uszkadzają na wierzchni jezdni, prawda? Oczywiście mają specjalne nakładki i dzięki temu mogą się tak, no można powiedzieć, no dziwnie to zabrzmi, ale delikatny sposób przemieszczać po delikatnym terenie, bo przecież Wisłostrada służy na co dzień ogromnemu potokowi aut w jedną i w drugą stronę przez całą dobę właściwie, bo to jedna z tych głównych przelotowych tras przez środek Warszawy. Widzimy polską modernizację czołgów Leopard 2.4, czyli Leopard 2.pl. Wersja nawet bardziej zaawansowana od Leoparda 2.5. Przede wszystkim charakteryzuje się tym, że zasadniczo została przede wszystkim wzmocniona wieża. Kadłub nie był zbytnio modyfikowany względem wersji bazowej, ze względu na to, żeby zaoszczędzić masę, żeby czołgi nadal miały tą wysoką zdolność manewrową. Zadbano głównie o wieżę, czyli ten element, który jest najczęściej może być porażony po prostu. Czołg chowa kadłub, w obronie wystaje wieża tylko.
docelowo, panie Abramsy. Jak wiele Abramsów ma mieć na wyposażeniu polskiej armii? Docelowo mamy mieć w pierwszej kolejności 116 czołgów M1A1, które właśnie widzieliśmy, które również trafiają do Wesołej, oprócz Leopardów będą tam służyć. 116 tych czołgów oraz 250 czołgów M1A2 SEPV3 w tej najnowszej wersji, o której przed chwilą mówiłem. Razem ponad 360 czołgów Abrams. Również te wersje M1A1 mają być w późniejszej kolejności podnoszone do wyższego standardu, tak żeby po prostu nie odstawały w przyszłości od tych czołgów M1A2 SEPV3. Czołgi Abrams są, trafiają na wyposażenie 18 dywizji i jest to ta dywizja, która powstała w 2018 roku jako, można powiedzieć, jej powołanie było odpowiedzią na zlikwidowanie jednostek wojskowych we wschodniej części Rzeczypospolitej i też jednocześnie wschodniej części NATO. Gdzie ma swoją macierzystą siedzibę ta dywizja? 18? W Siedlce. No i widzimy czołgika 2 Black Panther, które służą w 20 Brygadzie na Warmii i Mazurach. Mamy już w tym momencie 28 takich czołgów. Tempo niesamowite, jeśli chodzi o dostawy, ponieważ zakontraktowane zostały pod koniec sierpnia zeszłego roku, a już mamy siłę 2 kompanii. Docelowo 160 czołgów ma być dostarczonych do końca 2025 roku. Także tempo niesamowite, rekordowy kontrakt, no, rekord świata. No. Z czego to wynika, panie pułkowniku? Mamy taką siłę przyciągania, czy Koreańczycy mają tak potężną produkcję tych maszyn? No, Koreańczycy budowali swój potencjał przez wiele, wiele lat w współpracy z Amerykanami. Czerpali właśnie z doświadczeń amerykańskich, ale również Europy Zachodniej. Oprócz tego sama mentalność, która charakteryzuje się dla tego narodu, ona po prostu powoduje to, że jest to bardzo efektywna praca. Koreańczycy, którzy w latach 80. jeszcze byli tak naprawdę na naszym poziomie, teraz są znacznie z przodu. I możemy zacząć to chociażby na rynku cywilnym, gdzie ich samochody są znane na całym świecie. Kia, Hyundai. Również mają zaawansowany przemysł lotniczy. No, my utraciliśmy wiele zdolności lotniczych. Ich produkcja K9. K9 jest najbardziej rozpowszechnionym działem, chałubicą samobieżną na świecie. Na bazie K9 powstały tureckie Firtiny. Krab posiada elementy K9, właśnie podwozia. Bez K9 nie byłoby Kraba. Krab jest tak naprawdę kompilacją różnych systemów. Posiadamy już do niego prawa, ale należy nadal pamiętać, że właśnie, że bez K9 by nie było Kraba. K9 najbardziej rozpowszechniona, również dostosowana do tego samego typu amunicji, co Krab, a dodatkowo Koreańczycy posiadają amunicję z napędem rakietowym, która pozwala razić cele na blisko 60 km właśnie z K9. Prowadzone są dalsze prace nad rozwojem tych haubic, gdzie teraz obecnie trwają prace nad automatem ładowania. To powiedzmy może w tym miejscu jeszcze, jak wielką kooperację z naszym przemysłem oferują Koreańczycy. Jak bardzo możemy w tę inwestycję zaangażować polskie zakłady przemysłowe? Generalnie zawarte umowy ramowe dążą do tego, żeby oprócz tych szybkich dostaw, tego pierwszego wzmocnienia, uzupełnienia luk, które powstały po przekazaniu sprzętu na Ukrainie, ale również podniesienia potencjału obronnego, żeby te umowy poskutkowały ustanowieniem potencjału w zakresie nie tylko serwisowania i eksploatacji, ale również produkcji tych czołgów, czy haubic samobieżnych, czy wyrzutni rakietowych Chunmu. Chcemy być tym partnerem, pełnoprawnym partnerem, równym partnerem, gdzie będziemy tą dla Koreańczyków bramą na Europę. I razem będziemy nas sami mogli doskonalić wspólnie te wyroby, czerpiąc z doświadczeń, w przypadku na przykład haubic samobieżnych, tego co my nauczyliśmy się z doświadczeń ukraińskich, co wnieśliśmy Krabem, a Koreańczycy swoim potencjałem przemysłowym, swoim poziomem technologicznym. Jeszcze słyszymy skowyt gąsienic, ale już podąża oddział pieszy. Przegapiliśmy, nie wspomnieliśmy, że na tej defiladzie zadebiutowały również bojowe wozy piechoty Borsuk. 4 bojowe wozy piechoty Borsuk. Są to jeszcze wszystko wersje prototypowe, ale jest podpisana umowa ramowa na ponad 1200, około 1300 takich pojazdów, które zmienią oblicze polskich wojsk mechanizowanych. Zastąpią BWP-1 posowieckie, wyrób z lat 60. Borsuki natomiast BWP obecnej generacji, brzmiący zaawansowaną wieżę Z-30, bezzałogową wieżę, czyli właściwie w swojej kategorii top światowy. No to widzimy haubicę samobieżną K9. No i
warto, wracając do Borsuka, podkreślić, że jest to w pełni projekt opracowany przez polski przemysł zbrojeniowy, włącznie z wieżą, jak również z kadłubem. Wyrób, który no, liczymy na to, że w przyszłości będzie również zainteresowanie państw sojuszniczych na całym świecie. Krótko mówiąc, będzie to nasz produkt eksportowy. Coś na kształt właśnie Koreańczyków, którzy tak mocno tutaj zdobywają swój przyczółek w Europie. Pamiętajmy również o tym, że Koreańczycy są również przed wymianą bojowych wozów piechoty, ponieważ u nich ta kategoria też w tej chwili wymaga modernizacji, ten element uzbrojenia. Czyżby to już był koniec? Przynajmniej ciężkiego sprzętu. Widzimy tutaj też żołnierzy z flagami na drzewcu. Jest to około 100 żołnierzy, którzy niosą nasze flagi. Jeśli państwo też słyszeli to, co my słyszymy, będzie jeszcze niespodzianka, więc proszę nie odchodzić od telewizorów, niezależnie gdzie państwo są, przed nami jeszcze będą atrakcje. A w tle oczywiście słyszymy, bo każda defilada nie może się odbyć bez nich, czyli orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego pod dowództwem pana pułkownika Artura Czereszewskiego. Też bardzo ciężka służba, niektórzy mogą pomyśleć, że delikatna, ale też ciężka. Trzeba dużo ćwiczyć każdego dnia. Pojawiła się niespodzianka, mamy jako lider dwa samoloty F-35. Już F-35 wiele powiedzieliśmy. Jednościelnikowe myśliwce, piąta generacja, właściwości stealth. Projekt, który teraz zdobywa właściwie wszystkie rynki zaawansowane na świecie. Izrael, Japonia, Włochy, Wielka Brytania. Wszyscy partnerzy z Stanów Zjednoczonych, którzy dbają o potencjał sił powietrznych, zamawiają ten sprzęt. Więc zakup tego sprzętu w ostatnich latach to był doskonały wybór. Samoloty, które pozwolą przyłamywać systemy antydostępowe przeciwnika, tworzyć wyrwy, luki w jego systemach obrony powietrznej, wyrwy na potrzeby innych maszyn, które będą mogły również realizować zadania, przemieścić się w głąb jego terytorium, porazić jego infrastrukturę krytyczną, czy elementy systemów dowodzenia, logistyki. Ale chyba też jest tak, panie pułkowniku, że Amerykanie ten sprzęt dają tylko zaufanym, wypróbowanym sojusznikom. Jest tak nowoczesne, że nie wszyscy zasługują na jego użytkowanie. Widzieliśmy to na przykładzie Turcji, która mimo że była partnerem programu Joint Strike Fighter, to jednak ostatecznie nie uzyskała zgody na pozyskanie tego sprzętu, tych samolotów. A my w to otwarte okienko skutecznie i umiejętnie weszliśmy. Prezydent, widzę, powoli opuszcza trybunę honorową, tak jak i pewnie członkowie rządu i zaproszeni gości honorowi, ale to jeszcze nie jest koniec defilady, bo prezydent jeszcze odbierze meldunek chyba na sam koniec, prawda? Dokładnie, zgodnie z ceremoniałem, zakończenie uroczystości to szef Sztabu Generalnego składa meldunek prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o zakończeniu uroczystości. Powoli rozchodzą się wszyscy ci, którzy przybyli dzisiaj na, można tak powiedzieć, skarpę wiślaną, która jest końcówką Starego i Nowego Miasta, która schodzi ku Wiśle do Wisłostrady. Z tej skarpy doskonale wszyscy ci, którzy przyjechali do Warszawy, mogli obserwować defiladę. Defiladę, która powoli już się kończy. Ja zapytam państwa, naszych gości, co na państwu zrobiło dzisiaj największe wrażenie. No, oprócz tego poświęcenia żołnierzy, raz jeszcze z tego miejsca dziękuję wszystkim tym, którzy dziś świętują, bo mają troszeczkę wolnego czasu, jak i tym, którzy świętują w pracy, pełnią służbę w jednostkach, czy szczególnie na wschodniej granicy. Pani pułkownik, okiem kobiety. Dla mnie zawsze jest to ogromne wzruszenie. Choć sama jestem żołnierzem, to jednak i dźwięki Mazurka Dąbrowskiego i ten wspaniały przemarsz tych pododdziałów reprezentacyjnych naszego wojska zawsze robią wrażenie i jednocześnie dostarczają mi wewnętrznie wielu wzruszeń. Ale też dzisiaj to był wyjątkowy dzień, bo oprócz tej siły takiej fizycznej, dostojnej, ludzkiej, no, defilowała ta nowoczesność i naprawdę no, ta kolumna czołgów Leopard Abrams na zakończenie defilady, no naprawdę z tym polskimi barwami robiła wrażenie.
No właśnie, bo chyba to też, panie pułkownika, była premiera, tak? To polskie malowanie Abramsów. No nie tak. Antyczuk został w ostatnich tygodniach przemalowany w to malowanie. I jeśli chodzi o tą defiladę, tak podsumowując, ona jest tym promykiem nadziei dla modernizującej się armii polskiej. Widzieliśmy pierwsze elementy, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z naszego przemysłu, czy z Korei Południowej, które trafiają, sukcesywnie będą zasilać naszą armię. Zmienią jej oblicze z postsowieckiej grupy rekonstrukcyjnej, co widzieliśmy jeszcze 10 lat temu, w armię nowoczesną, spełniającą obecne i przyszłe wymagania pola walki. Armię, która będzie mogła działać we wszystkich domenach w sposób skoordynowany, począwszy od domeny lądowej, przez domenę powietrzną i morską, kończąc na domenach kosmicznej i cyberprzestrzeni. To, czego nie mogliśmy zobaczyć, tego jeszcze nie ma, ale to jest już zamówione. Będziemy mieli nowoczesne samoloty walki radioelektronicznej pozyskane ze Szwecji. Zwiększą one znacznie w nasze zdolności rozpoznawcze. Na niskich poziomach, nad morzem, również pozyskamy aerostaty, które będą miały horyzont radiolokacyjny kilkaset metrów. Obecnie horyzont dla radaru to jest 40 kilometrów. Oczywiście pojawienie się Wisły, Narwi, zintegrowanej obrony przylotniczej nasyci teren naszego kraju radarami, również środkami przeciwdziałania środkom napadu powietrznego. Pojawią się satelity, które będą w wyznaczonym przez nas miejscu, czasie mogły dokonać rozpoznania obrazowego, czyli pozyskać dane na potrzeby targetingu dla naszych sił zbrojnych, żebyśmy mogli samolotami F-16 na przykład porazić się na około 1000 kilometrów pociskami JASM-R, które posiadamy. Więc widzimy tutaj te elementy, które wchodzą sukcesywnie. Taka kulminacja nastąpi za kilka lat, ale to już jest ta pierwsza defilada, która właśnie odchodzi od sprzętu postsowieckiego. Widzimy schyłkowe samoloty Su-22, MiG-29, śmigłowce, które też są już zastępowane. Więc te wszystkie elementy zostały zamówione. Czyli można powiedzieć, że ta mała, krótka przerwa w defiladowaniu w dniu święta Wojska Polskiego też była po coś, bo ona pokazuje zupełnie nowe otwarcie w polskim wojsku, w polskiej armii, w strategii, w podejściu i też myślę w roli, jaką pełni polska armia na wschodniej flance NATO. Panie pułkownik, pewnie część, tak jak i chyba na całym świecie, część Polaków generalnie jest sceptykami. Patrzą na to i pewnie pomyślą sobie, no może też kilka sztuk takiej ciężkiej, nowoczesnej broni mamy, ale to tylko kilka sztuk. Ale jeśli zagraniczne media piszą o Polsce i naszej armii, że próbujemy budować, nawet już sukcesami budujemy polską armię jako potęgę europejską, no to chyba wtedy nawet ci sceptycy patrzą na to zupełnie innym okiem, sercem i myślą. Jak rzeczywiście realnie wygląda dziś polska armia na tle innych armii europejskich? Rzeczywiście, tak jak już pan wspomniał, zainteresowanie polską armią jest ogromne. Ja sama udzielałam wywiadu już dla telewizji japońskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, amerykańskiej i też ukraińskich, więc rzeczywiście armia polska robi wrażenie. Ja byłam ostatnio teraz na Światowych Dniach Młodzieży z grupą żołnierzy, bo też było tam dużo młodych Polaków. Chcieliśmy dotrzeć do nich również, jeśli chodzi o promowanie służby wojskowej. I na ulicach doświadczaliśmy naprawdę bardzo pozytywnych reakcji, bo rozpoznawano nas jako żołnierzy Wojska Polskiego i dziękowano nam za to, że bronimy Europy. Dziękowano nam za służbę, za to, że stoimy na straży NATO, więc to jest budujące i rzeczywiście ma to odzwierciedlenie nie tylko właśnie w Polsce, ale za granicą. A panie pułkowniku, potencjał bojowy, który już dzisiaj mamy w porównaniu z innymi, no takimi armiami europejskimi, z którymi oczywiście możemy się porównywać wielkością. Jeśli chodzi o potencjał bojowy na lądzie, to jesteśmy jednym z państw, które posiada najliczniejsze wojska lądowe. Oczywiście nie możemy się mierzyć z takimi kolosami jak Stany Zjednoczone, które mają armię liczoną w około 2 milionów żołnierzy w sumie. Natomiast Turcja też jest tutaj nierozstrzygniona, ale już zbliżamy się do liczebności pod kątem właśnie w tym zakresie do Niemiec, do Francji, czyli obecnych potęg w tym zakresie. Wielka Brytania nigdy nie miała dużych wojsk lądowych. W siłach powietrznych też się modernizujemy, przechodzimy na nowoczesny sprzęt, czyli też dołączamy do tej rodziny państw, które mają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w tym zakresie, które będą mogły walczyć przewagę powietrzną tam, gdzie będą jej potrzebowały. Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, to tutaj była marynarka wojenna najbardziej zaniedbana. Ostatnie decyzje, czyli budowa floty niszczycieli min, właśnie tutaj tworzy nasze zdolności w walce minowej, gdzie stajemy się jednym z liderów w tym zakresie. Nasze okręty klasy Cormoran II, to jest ścisłoświatowa czołówka. Również pozyskujemy 3 fregaty wielozadaniowe Miecznik na bazie brytyjskich fregat Arrowhead firmy Babcock. Więc tutaj też zamienimy stare, podarowane przez Amerykanów
Niemów, fregaty Oliver Hazard, Pery, Pułaski i Kościuszko. Więc marynarka wojenna też nabiera tego nowego oddechu, też stworzą się przed nią perspektywy. Również rozpoczęło się już pierwsze czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu na okręty podwodne, czyli to, co tak wiele osób zabiegało. I tutaj nadal są te wymagania sprzętowe doprecyzowywane, w którym kierunku pójdziemy, czy w kierunku błękitnej wody, czy w kierunku zielonej wody, czy pozyskamy większe jednostki, czy trochę mniejsze. To jeszcze jest sprawą tutaj nadal dyskutowaną w kręgach wojskowych. Polska Armia dziś obchodzi swoje święto, a my cały czas śledzimy dla Państwa najważniejsze punkty dzisiejszych uroczystości. Centralne obchody Święta Wojska Polskiego trwają w stolicy. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w południe odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, a więcej informacji w relacji Marty Kosi.